Witajcie z tej strony Skorpion, przed nami gra El Matador. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy. Możemy wchodzić do windy. Nie chcę się otworzyć. To jest sposób. Mamy bandytów na dzień dobry. Dobra, jeden załatwiony. Jeszcze jest gdzieś drugi. Okej, to tylko deski. Nie mamy pancerza, niestety. Ale damy radę. Musimy. Mamy kałacha. Elementy graficzne trochę poprawiłem w tej grze. Tam w opcjach. Dźwiękowe także. Troszkę je zwiększyłem. Żeby minimalnie było słychać muzykę. Dźwięki również. Płyty, mendo. Bandyto jeden. Skok. A, okej. Dobra, już, chwilę. Ty tam załatw tego gościa. Po pierwszym odcinku z tej gry, no, zauważyłem, że... Tak, całkiem możliwie jest z waszej strony zainteresowanie tą grą. I to mnie cieszy, aczkolwiek jeszcze troszkę za mało. Ciekawe, czy zechcecie, pozwolicie mi, aby dobić i przekroczyć 400 subskrypcji albo nawet 500. Mam nadzieję, że tak. I jest wróg Mad Dog do pokonania, jak widzicie po lewej stronie. Pad. Idziemy na dół. Zrobimy sobie zapis. Dobra, mamy. Jest ziom. Przydałby się jednak ten pancerz. No. I to niezmiernie szybko. Ciutko oberwałem, ale on też. I został martwy. Jest tu coś ciekawego do wzięcia? Przydałoby się. Uuu, jakaś komnata tortur. Nie możemy otworzyć tych drzwi, niestety. To idziemy do kolejnego pomieszczenia. A tu? Nic z tego. Dyby. Ciekawe narzędzie tortur. Średniowieczne. Też zamknięte. Tu. Jak najbardziej. Załatw tam kolesi. Czy mam ci pomóc? Nie zauważyłem go, to po tej stronie. Ja chcieć pancerz. Znaczy się kamizelkę, czyli nie? Jest jakaś klientka. Gdzie? Tu? Jest dziewczyna tutaj. Zabij ją. Going to find Alberto.
Dobra, utoliliśmy laskę. Ale to nie koniec. No, tak, ja wiem. Niczego sobie. Nie ma takiego pancerza. Jak ja to nazywam? Kamizelki. Jest ziom. Ładnie został załatwiony. Ale nam powoli schodzi energia. Niedobrze. Możecie napisać w komentarzu, jeśli chcecie, co sądzicie o tej grze. Jak się wam podoba. Dobra, wzięliśmy apteczkę. Ale ja chcę kamizelkę. I oczywiście za każdą możliwość, czy po prostu, że wam się podoba ta gierka, jeden komentarz, jeden like i zaproszenie jednego znajomego minimum na tutaj mój kanał. Byłoby miło. A czemu on nie idzie tam ze mną, koleś? To nie mogę iść. To mam iść sam? No dobra. To tak też zrobię za chwilę. Okej, zapisaliśmy normalnie grę. Możemy działać. Ty. Szybko załatwiony. Schodzimy coraz niżej. Jakieś winnice, magazyny. Myślałem, że to ten z góry. Dobra, no to zrobimy inaczej, chłopie, patrz, jak typowy Maxiu. Nie udało się, jeszcze raz. Spróbujemy ponownie. Skinął czy nie? Skinął. To była spoko akcja. Oczywiście trochę mi się lepiej to wykonywało w Max Payne, bo było pod jednym przyciskiem ustalonym, a tutaj niestety jest tak, że zwolnienie jest pod jednym przyciskiem, a skoki zwolnienia pod drugim. Czyli musimy manewrować. Ja mam tam zejść, ale wtedy nie wejdę. Ty pipu. Pięknie skinął. Fajne jest to, że jest szybko. Możliwość zapisu, nie pół godziny. Dobra. Na górę czy tu? Zobaczymy tutaj, co jest. Chodź tam. Nie zebraliśmy żadnego ammo. Fajne jest to też w tej gierce, jak widzicie, nie tylko sama grafa jak na tamty czas, ale również wszystko jest tutaj elegancko opisane. Jaki używamy karabin, czyli na przykład seryjny, czyli rodzaj, i kołaśników. A w niektórych grach tego po prostu nie było opisanego. Ten gość zrobił szpagat. Jest ammo. O, jakiś pistolet. Uzi? Tak. Pistolet maszynowy. A żeś mi sporo zabrał energii. Ja ci dam fucking idiots. Teraz iść tam? Czy tu? Dobra, idę tam, zaryzykuję. Zobaczymy. Czy to w ogóle coś dało? No nie.
Dobrze, że nie zabrała jakoś specjalnej energii mocno. Gościu jest twardy. O, mamy kamizelkę. Pięknie. O, shit. To zaraz wybuchnie. Nie zostawię cię w spokoju. Będę cię ścigał. Bo jestem z policji, oddziału DAA. Specjalizujący się do zwalczania przestępczości narkotykowej. Dobra. Energia wzięta, super. Tam jest koleś, uciekł nam. Mogę w ogóle jakoś tu rozwalić czy coś. Chyba, że tędyk to jedyna droga. Czy ja już tu nie byłem? Zadanie, wyeliminuj baczu rzeźnika, dobra. Wow, wow, wow. Ale oberwałem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Trochę pancerzy żeśmy stracili, nawet sporo. Który do mnie nawala? To mnie ciekawi. Skąd? A jest, widzę. O, ty też. Czyli jest ich dwóch. Trzeba to jakoś rozegrać, chyba taktycznie, nie? Jest, baczo. Pad. I o to chodzi. No ty szmato. Gdzie? Skąd? Który? Dobra. Wszyscy? Mam nadzieję, że tak. Nie mogę tego wziąć. No nie bardzo. Myślałem, że tu coś jest. Okej. Gościa załatwiliśmy. Takich koksów to przynajmniej tutaj dwóch. Jak na razie. Dobra, ale gdzie tu iść? Tu zamknięty. O, nasz. A, o tym tu nawet nie wiedziałem. Zadanie pojmij Alberta, Amerykę. Spoko. Czyli naszego głównego przestępcę w tym epizodzie. Oberwałem. Dobra, dwóch załatwionych. Oj, nasz zginął, niedobrze. Który tak nawala? To chyba z granatników. Albo z granatów. Wejść tam czy nie? Nie będę miał wyjść, będę musiał, nie? Dobra, mamy pancerz. Sporo tu różnych bajerów w postaci broni, apteczek. To mi się podoba. Dobra, działamy. Ammo jest najważniejsze. Kto to był? Ja myślałem, że ktoś mi przebiegł drogę. Gdzie już mam zwidy? Gierka naprawdę jest fajna.
nie jest też łatwa. Dobra, iść tu, czy tu? Wszędzie możemy iść. Dobra, sprawdzimy każde możliwe miejsce. Czyli niby dobrze poszliśmy. Okej, ale sprawdzimy jeszcze tutaj. Po czemu go nie, skoro mamy okazję. Nie wiedziałem, że tu jesteś, ziom. Chwilami ciężko się celuje. W tym sensie, że no niełatwo trafić. Muzyka jakaś tam, jak słyszycie, w tle leci jakiś umcyk umcyk. No ja za taką muzą nie przepadam. Ale lepiej, żeby jakaś muzyka leciała niż wcale, no chyba że okaże się po tym odcinku. Mam ulicę do kołacha. No niestety YouTube zacznie wołać o prawa autorskie. Wtedy niestety muzykę wyłączę. Dobra, lecimy dalej. Nie bawimy się, bo już tutaj trochę czasu spędziliśmy. Jest ziom. Ucieka. I tak go dopadnę. Mam 9 granatów odłamkowych. Może kryć się za ścianą. 1, 2 albo 3 bandyty. Tędyk czy tędyk? Chyba wyjdzie ta sama droga. A jednak nie. Jest kamizelka. Warto było tu przyjść, czyli zaglądać we wszystkie kąta. Jeszcze żyje. Jaki ziom twardy. Albo ja mam po prostu takiego cela, nie? Że nie trafiam. Alberto, czy jak ty tam się nazywasz? Gdzie jesteś? Jak widzicie, pasek tutaj z tym zwolnieniem nam się nie ładuje. Znaczy, ładuje się, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli. Więc warto z niego korzystać. No, w takich sytuacjach patowych. Zrobię sobie normalnego save'a. I niech będzie to tu. Okej. Schodzimy jeszcze niżej. Co to za dźwięk? Jakby Vader miał się zaraz tu pojawić. Drzwi. Tak, chciałbyś. Spróbujemy cię załatwić normalnie. Trochę odżyta broń ma. Jak już mówiłem wcześniej, ale gościu został ładnie załatwiony. Który? No dobra, się po tobie. Tu czy tu? Zamknięte. Czyli standardzik. Sejwik jest. Można iść dalej. Niełatwo się ukryć.
To była piękna akcja. Zrobiłem go w balona. Tak się właśnie robi. Załatwia pandziorów. Ole trupy. No i mamy do pokonania bossa Alberto. Okej, spoko, spoko. Where are you? To mamy zamknięte. Tu również. To jakaś komnata tortur. To też zamknięte. Nie podoba mi się tutaj, ale będę musiał wejść. Na pewno będzie tutaj ten boss Alberto do pokonania. O ty. Niewiele mam pancerza niestety. Może spróbujemy go granatami. Nie oberwał. Spryciarz. Tak, ja ci dam drań. Nie, no przy tej broni nie chcę zostać, tylko wezmę dalej kałaszników. Dobra, trzeba go załatwić normalnie. Trochę oberwał je też. Została mu resztka energii. Tu jesteś. Łap. Oberwał. Nie dużo, ale zawsze coś. No ja też teraz. Jeszcze jeden granat i po nim. Rzucił to. Spryciarz. O nim. Bogota, Kolumbia. What do we know about him? Don't we have enough of our own people? It's not just our business. He's been sent here from DEA headquarters. Come in. He's here, Captain. Shall I send him in? No, to hell with him. Jeez, let him in. Welcome to Bogota, Mr. Corbett. Captain Enterrador, this is Lieutenant Rodriguez. Take a seat. Any news on the case? It's been confirmed that La Veladora drug cartel is responsible for the attack. The motive for it were recent DEA raids, which revealed one Esteban, alias El Cosario, as the probable boss of La Veladora. All reports on these operations were destroyed during the massacre, so now there's no evidence against him. Officially, that bastard is as clean as ice. However, we managed to find out that tomorrow there will be a meeting at the Paradiso Hotel, and El Corsario is due to take part in it. You'll join the unit that's monitoring the meeting. Just as an observer, okay? We don't want any shooting. Any questions? No. Okay. Report to Lieutenant Lopez tomorrow at 9. He'll give you all necessary information. Rozdział pierwszy, Wąż w raju.
There's a deal which will allow us to get a leading position in all Colombia. We have met here to discuss the operation. Before we start, allow me to demonstrate our readiness. In El Corsario. We are and will always be one step ahead, the police. Yeah, of course you are. Therefore, I can tell you that we are being watched. What? But there's no need to concern about it. Missile! Missile! Go and check it. Now, where was I? Zadanie: opuść płonący budynek, skontaktuj się z bazą. Okej. No to mamy tutaj kłopoty. Wcześniej zabiliśmy bossa. I myślę, że na tym motywie odcinek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!